sprząta na śnieg. Mała Zima. Misiu wyszedł na dwór, żeby odśnieżyć. Wiesz, ma taką specjalną łopatę i odgarnia śnieg, żeby w ogóle było widać domek, bo go zasypało, tyle jest śniegu. Czemu? Bo jest zima. Trochę tego misia tu, tego domu. O, tu mi się wiesza pranie chyba. Tym stanę na czymś. Na takiej beczce, żeby rozwieść pranie. I ryba. Taka duża ryba, która chce zjeść statek. To wygląda jak jakiś potwór morski. Co? Łódka ucieka przed tym, przez tą rybą. No bo ryba chce ją zjeść, więc ona szybko płynie. Po czym tu uciekła? Chyba uciekła, popłynęła dalej. Jakimś wodospadzie. Czemu? O, to jest domek, który tańczy. Co to Buda i Donta? Co czemu? No, ktoś wymyślił taki domek i budę, które sobie chodzą. O, tu inne domki chodzące i latające, takie zaczarowane są. Gdzie latają? No tutaj, widzisz, takie dwa domki lecą sobie tutaj. A ten? A ten sobie skacze, a ten sobie leży. Czemu? Bo to są takie domki z bajki. Kto? To też sobie idą. Czemu ta Buda się przewróciła? To bo piesek wiecie, bo Buda się przewróciła wtedy. Czemu Pepa, czemu jak jeszcze w tym gaskacze po łóżku? Chyba trochę lata, chyba łóżko jej tak podskakiwało i ona też podskakiwała. A czemu pies tu przyszedł? A tu znowu jest łóżko. Gdzie masz pieska? A, tu piesek przyszedł. A to co to za łóżko? Może też mieszka w tym domku. Co to za takie łóżko? Latające łóżko, wiesz? Można na nim latać i mieć różne przygody. A tu misie, zaraz misie. A tutaj taki balon. I domki. I rzeczy takie. I rzeczy tańczą. A tu foki. A tu czemu sama łódka tu płynie? Nie, to są... płetwy foki, wiesz, ona zanurkowała i głowę ma pod wodą, a tu jej pupa wystaje. No tutaj też pływają. Hej,